Witajcie bardzo serdecznie. Przed nami w większości kraju naprawdę bardzo zimna noc z temperaturami rzędu 7-12 stopni. U mnie jest obecnie stopni 11. Przed nami średnio ciepły dzień z temperaturą rzędu około 20-23-4 stopnie. No to w porządku jak na jesień, bo tak, mamy astronomiczną jesień. Ale nie o tym dzisiaj. Premiera będzie rano, także oczekujcie. Ale poza tym mówię, jak obejrzycie ten odcinek, to będą godziny poranne, bo dopiero dla was będę montował. Generalnie przed nami to samo, co powiedziałem w prognozie wcześniejszej, która w tej chwili wlatuje, więc okej. Zostaw tu lajka w górę, suba dla zasięgu, komentarz, przypnę serduszkiem, ale suba z dzwonem, by być na bieżąco. Generalnie powiem wam tak, widzowie. Jeżeli chodzi o to, co się może wydarzyć w ciągu dwóch następnych dni, nic. Pochmurno, przelotne opady deszczu i tyle. Ale niestety na południu kraju zrobi się zimno, a tam sytuacja powodziowa jest bardzo zła, wręcz tragiczna. Także na razie na horyzoncie na szczęście żadnych niżów genuńskich nie widać. Także całe szczęście raczej ponownie nas nie zaleje. Miejmy taką nadzieję, że nie. Jutro odcinek pojawi się z terenu, także ja się z wami żegnam, bo staw skokowy doskwiera dalej, mimo że już jest lepiej, bo byłem dla was się przejść specjalnie, to i tak boli kostka dalej, więc będę musiał jeszcze docisnąć regenerację, widzowie, także no po prostu zostaw coś po sobie. Dobranoc.